witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was tam, Maksiu, na ziemi sobie gra. Powiedz no, hejo chociaż. Hejo. Przywitaj się. I zapraszam Was dzisiaj na odcinek świąteczny, haul świąteczny z Sinsay. Ja Wam pokazywałam w niedzielnym odcinku już skrzyneczkę Świętego Mikołaja, piękną z Sinsaya, i mówiłam, że na stronie Sinsay są już nowości świąteczne. Trzeba wejść w sekcję dom, w nowości i najlepiej sobie, wiecie, posortować od najnowszych dodanych. Tak, wtedy znajdziecie z łatwością wszystkie rzeczy takie świąteczne, najnowsze, bo teraz oni dodają takie właśnie piękne świąteczne rzeczy. Więc kochani, nie będę przedłużać. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do naszej YouTube'owej rodziny, a ja już patrzę na pierwszą rzecz, która tutaj koło mnie i po prostu, no kisnę, kisnę, to jest tak piękne, także zaczynajmy. I kochani, przepięłam sobie mikrofon, bo miałam odwrócony. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszeliście. Otworzyłam sobie w aplikacji moje zamówienie, żeby powiedzieć Wam, co ile kosztowało, i już do Was przychodzę z pierwszą rzeczą. Jest to taki znak, jak wiecie, jak drogowe stop nasze. Santa Stop Here. Jest to, zobaczcie, znak dosyć duży, pokaźny, pokaźna rzecz. Jak podaje tutaj na stronie producent, Sinsay, no to wymiary produktu to 50 cm, więc naprawdę spora dekoracja. A cena to tylko 22,99. Oczywiście wszystkie rzeczy Wam podlinkuję, ale zobaczcie, że naprawdę bardzo fajna, taka pokaźna, spora rzecz, którą można sobie ustawić obok, nie wiem, Mikołaja, choinki, kominka lub na czymś, i naprawdę będzie fajnie się prezentować. Bardzo leciutkie, przyszło jakby w dwóch częściach, należało sobie tutaj umieścić ten znak w podkładce, wcisnąć go mocno i już mamy gotowy. Także taka przepiękna dekoracja, 22,99, więc wielkie, wielkie wow. Patrzę już na stronie, co mam w kolejności następne, i słuchajcie, są to takie ozdobne, piękne gwiazdki brokatowe, bardzo, bardzo tutaj, to pudełko jest w ogóle pęknięte i takie przyszło, ale o, przestawię sobie, bo mnie zasłania, nie dość, że jest szaro, nie wzięłam żadnego oświetlenia, to jeszcze się zastawiłam, auć. Jest tutaj 12 sztuk w tym, nie będę tego, wiecie co, wyjmować, tylko Wam tak pokażę. Zobaczcie, taka gwiazdka srebrna, sypiąca się mocno, ale słuchajcie, no ładnie będzie wyglądać na choince. Jest jeszcze kolor z różowy, taki różowe złoto i biały. Ja wzięłam właśnie te srebrne, ale tak jak mówię, sypią się nieźle. 10 zł, 9,99 za 12-pak, więc myślę, że bardzo fajna cena. Kolejnymi rzeczami, jakie tutaj mamy, to jest bardzo fajna ozdoba, którą też wyobrażam sobie na kominku, gdzieś na jakiejś szafeczce, komodzie, czy nawet przy wejściu fajnie, tak wiecie, jak ktoś wchodzi do domu, coś takiego gdzieś tam na jakiejś konsoli czy komodzie ustawić. Jest to dekoracja świąteczna, tak jak tutaj podają na stronie, napis ho, ho, ho. I zobaczcie, jaki on jest duży. Kosztował 19,99, wymiary to 41 na 2,5 i na 13 cm, więc naprawdę, naprawdę duża rzecz. Fajnie wykonany, nie mogę się doczepić, naprawdę. Wiadomo, że te tańsze rzeczy, zawsze coś tam można w nich wypatrywać, wiecie, gdzieś tam niedomalowane, gdzieś tam jakieś niedoszlifowane elemenciki, ale naprawdę bardzo fajnie wykonane, w kolorze białym, no i tak jak mówię, widzicie sami, pokaźna, spora rzecz, za dwie dychy. Uważam, że świetnie się będzie prezentować. Ja kiedyś miałam z Iska też takie właśnie litery, ale tam chyba było tylko 4 litery Xmas, wiecie, X, M, A i S. Także tylko 4 litery i on też był wtedy jakoś jeszcze chyba droższy, ale ogólnie szybko jakoś tak mi się poniszczył, zeszła ta farba, zeszły takie tam, były ponaklejane jakieś kartki, coś tam, i to się poniszczyło, a tutaj to jest połączone, bo tam każda litera była oddzielnie, i myślę, że fajnie będzie po prostu łatwo przechowywać ten napis. Także taki napis za 19,90 uważam, że naprawdę naprawdę się opłaca. Ja trochę już wyrosłam z takiego zagracania mocno domu wszystkim, co się da, wiecie, ustawiania jakichś szyszek, jakichś koralików, zawieszenia byle gdzie. Zresztą u nas tak nigdy nie było, ale kiedyś miałam więcej tych ozdób, takie malutkie kule śnieżne, jakieś tam pierdółki. O. Teraz już nie, teraz już chcę konkretne
ozdoby, a zresztą Maxio sobie zażyczył pewne już ozdoby do siebie do pokoju. Powiedział, że to może być w moim pokoju, mogę mieć choinkę, mogę mieć bombki i gwiazdecki. Dobrze. Kolejnymi ozdobami, wiecie, teraz jak mam ten kominek, to tak trochę patrzę, o fajnie by to wyglądało na kominku, fajnie to będzie gdzieś tam wyglądać na RTV-ce. I tak głównie na te dwa obiekty chcę coś tam poustawiać. I mamy dwa takie opakowania, zobaczcie, większe i mniejsze. Jest to taki renifer, dekoracja świąteczna. Mniejsza kosztowała 9,99. I jest to taki renifer w kolorze czarnym. Zobaczcie, ten mniejszy. Ten mniejszy ma wymiar 11 cm na 2,5 cm na 14. Także taki jest ten mniejszy. I ten większy kosztował dosłownie 3 zł więcej, 12,99. I on już jest większy, 15 na 2,5 na 17. Zresztą zaraz Wam ich porównam. Gostków tych, o, zobaczcie, tak to się prezentuje. Myślę, że super będą wyglądać właśnie na białych meblach, takie czarne dekoracje. Teraz już, tak jak powiedziałam, od takich kolorowych, świecących, jakichś nie wiadomo jakich, rzucających się mocno w oczy, powoli przechodzi mi to, odchodzę. I coś takiego czarnego, eleganckiego, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Dajcie znać, co sądzicie. Mi się bardzo podobają i powiem Wam, że są bardzo, bardzo ładnie wykonane. Tak ładnie wycięte, równiuteńko. Nie ma żadnych zadr, nie ma żadnych takich niedomalowań. No, naprawdę, super, pięknie jest wykonane to. No i tak jak mówię, to taki zestaw 9,99 i 12,99, więc myślę, że cena całkiem, całkiem w porzo. I co? Mam jeszcze tylko jedną rzecz. Jedną rzecz, którą też... No, to jest taka rzecz, której dawniej bym nie kupiła, ale gdzieś tam na jakichś storkach, na jakichś takich zdjęciach świątecznych, gdzieś widuję podobne rzeczy. I wiem, że coś takiego było też w Pepco. Dajcie mi znać, bo Wy zawsze wszystko wiecie, ile kosztowało. A już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Przyszło tak zabezpieczone w kartonie, także jak najbardziej na plus, że tak to zabezpieczyli, ponieważ jest to rzecz taka ceramiczna. Już Wam mówię. O, jest to taki biały samochodzik. Taki ceramiczny raczej. Albo taki, wiecie, nie ceramiczny, a taki kamionkowy. O, coś takiego, kamionkowy. I słuchajcie, tutaj wymiary 20 cm na 8,5 cm na 9 cm. Więc jak widzicie, również pokaźny. Bateria mi miga, proszę nie rozłącz się. Kochani, 29,99, więc cena przyzwoita, ale mam wrażenie, że w Pepco była niższa i były czerwone. Czerwone na stronie Sinsaya też są. Także ja się z Wami żegnam, bez względu na to, ile ten vlog trwa, sprawdźmy to. Będzie trwał jakieś pewnie 10 minut, ale nie chcę, żeby po prostu mi tak się po prostu, wiecie, wyłączyło wszystko i żebym zniknęła, więc żegnam się z Wami, dziękuję serdecznie za oglądanie. No i co, kochani, dajcie mi znać, co fajnego kupiliście, czy polujecie na stronie Sinsaya na świąteczne rzeczy. Ja tak, sprawdzam codziennie, czy coś nowego dodali, czy coś fajnego dodali. Żegnam się z Wami jeszcze raz, czekam na Wasze komentarze, linki wszystkie w opisie, trzymajcie się cieplutko i oczywiście do następnego odcinka, który już w czwartek, tak, w czwartek. Zaraz biorę się do roboty i będę nagrywać już kolejnego vlogaska na właśnie czwartek, więc tak.